kwietniu 1966 roku zmarł Walt Disney oraz pierwsze ludzkie ciało zostało zamrożone. Czy te fakty są jednak połączone ze sobą w jakikolwiek sposób? Pewnie część z Was słyszało, że został zamrożony po śmierci w 1966 roku i ma zostać odmrożony w 2066. Niestety, ale muszę Was zmartwić. To jest zwyczajny mit. Ciało Disneya zostało skremowane, a on sam został pochowany w stanie Kalifornia w USA. A zamrożone ciało zostało po latach odmrożone i tym razem pochowane tradycyjnie. Dlaczego jednak niektórzy chcą się zamrozić po śmierci? Czy warto? I w jaki sposób byłoby to możliwe? Ja nazywam się Marcin Krzaczkowski, a metoda zamrożenia ciał po śmierci to krionika. Jej celem jest zamrożenie ciała człowieka, który zmarł, na przykład na skutek nieuleczalnej dziś choroby. Zamrożony może oczekiwać w temperaturze prawie minus 200 stopni Celsjusza, na lepszą technologię, która może mu pomóc wrócić do życia, a następnie do zdrowia w przyszłości. Aby zamrozić takiego klienta, po pierwsze jego śmierć musi zostać stwierdzona przez lekarzy. Gdy już tak jest, rozpoczyna się odpowiedni proces, prowadzony według specjalnych wytycznych. Obecnie zajmuje się tym choćby firma Alcor. Jest to organizacja non-profit, która została założona w 1972 roku. Firma przechowuje obecnie ciała 168 osób. W kolejce po zamrożenie czeka obecnie 1250 osób i zostaną oni poddani krionice. I co ciekawe, prawie wszyscy z nich to ludzie zdrowi, którzy chcą się zamrozić tak na wszelki wypadek. W jaki sposób ich ciała zostały zamrożone? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ponieważ nagłe ochłodzenie do minus 196 stopni Celsjusza, czyli do temperatury, w której są przechowywane ciała, zakończyłoby się nieodwracalnym zniszczeniem komórek w organizmie. I wtedy byłyby nici z odmrażania za kilkadziesiąt lat, bo naprawdę nie byłoby czego już odmrażać. Dlatego najpierw ciało jest ochładzane w wodzie z lodem, po podaniu odpowiednich leków oraz po wielu innych procesach. Wtedy krew w ciele zostaje wypompowywana, a zamiast niej zostaje wtłaczany odpowiedni płyn, który jest odporny na niskie temperatury. Ma to zmniejszyć szanse na rozsadzenie komórek. Następnie ciało pacjenta jest zamrażane z wykorzystaniem ciekłego azotu do temperatury minus 125 stopni Celsjusza, a później powoli obniża się temperaturę do właśnie minus 196 stopni. A jak wygląda dodatkowe zabezpieczanie takich ciał, skoro w tej temperaturze mają leżeć co najmniej kilkadziesiąt, a kto wie, może nawet sto kilkadziesiąt lat? Kapsuły w kształcie walca, które właśnie widzicie, mieszczą po cztery zabezpieczone ciała. Każde z nich pozostaje w specjalnym zbiorniku do góry nogami, dzięki czemu mózg pacjenta jest dodatkowo chroniony przed odmarznięciem w razie awarii lub w razie wycieku ciekłego azotu. Dzięki niemu cały czas jest utrzymywana niska temperatura. Jednak jak to jest, że niektórzy mają możliwości, aby umrzeć dzisiaj i za kilkadziesiąt lat być uzdrowionymi, a następnie żyć dalej na normalnych zasadach razem z innymi ludźmi, a inni tej możliwości nie mają? Jak to zazwyczaj bywa, chodzi o pieniądze. I w przypadku krioniki są one bardzo kluczowe, bo koszt zamrożenia całego ciała to 200 tysięcy dolarów. No chyba, że chcemy wyłącznie zamrozić nasz mózg. Wtedy jest to 80 tysięcy, ale wtedy szansa na przywrócenie życia z dzisiejszej perspektywy wydaje się zdecydowanie mniejsza. No w końcu jego ciało rozkłada się naturalnie. A jeżeli mieszkamy poza USA, dochodzą jeszcze dodatkowe koszty związane z transportem ciała. Ale czy tylko ja tak mam, czy Wam też nasuwa się naprawdę dużo pytań z tym związanych? No bo kiedy taka osoba zostanie odmrożona? Czy jego organy ulegną odmrożeniu bez jakichkolwiek zniszczeń, których nie da się odwrócić? Czy jego choroba zostanie na pewno wyleczona? Czy będziemy wtedy dysponować taką technologią, która uleczy te choroby? No właśnie, póki co tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o temat krioniki, to póki co jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nasza wiedza jest bardzo szczątkowa. Póki co były pojedyncze badania na gryzoniach, które zakończyły się całkowitym lub częściowym powodzeniem. A jak będzie u ludzi, tego do końca nie wiemy. Jednak kluczowy może okazać się rozwój nanotechnologii oraz nanomedycyny. Naprawdę, wydaje się, że nie wiemy podstawowych rzeczy. Tak samo jak nie wiemy, jaka będzie definicja śmierci w przyszłości. Wciąż się zmienia, ale zaraz, jak to się zmienia? Nie wiemy, czym jest śmierć? Jeszcze 100 lat temu powiedzielibyśmy, że śmierć to zaprzestanie bicia serca i ustanie krążenia lub oddychania. A dzisiaj? Dzisiaj mamy resuscytację krążeniowo-oddechową. I dzięki rozwojowi medycyny możemy nieprzytomnego człowieka, którego krew już nie krąży, który nie oddycha, uznać za wciąż żywego. Dlatego, że można jego funkcje życiowe podtrzymać, używając specjalnej aparatury. Oprócz tego wiemy, że komórki mózgowe oraz inne komórki naszego ciała nie umierają natychmiastowo po ustąpieniu krążenia. Dlatego właśnie jest czas na zamrożenie takiego delikwenta po stwierdzeniu śmierci klinicznej.
Dzisiejsza definicja śmierci jest równoznaczna ze śmiercią jego mózgu, a sama śmierć nie jest zero-jedynkowa, jest procesem, który trwa. Ale dla porównania samą kryonikę można rozpocząć już w momencie śmierci według nieobowiązującej już definicji. W momencie, w którym ustaje bicie serca, krążenie krwi, w którym mózg jest wciąż żywy. Sami widzicie, ile jest problemów z tą kryoniką. Przez środowiska naukowe jest ona uważana za pseudonaukę. W dodatku, niektórzy ludzie twierdzą, że te 200 tysięcy dolarów za zamrożenie własnego ciała można wykorzystać w lepszy sposób, na przykład pomagając rodzinie, bliskim, czy oddając te pieniądze na osoby, które są wciąż chore i na osoby, które da się wyleczyć. Jest w tym naprawdę sporo racji, jednak ze statystyk wynika, że osoby, które decydują się na kryonikę, traktują ją jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, pewnego rodzaju nadzieję, dzięki której w przyszłości być może obudzą się i choroba zostanie wyleczona, a one będą mogły wieść normalne życie. Skoro wobec osób chorych stosuje się metody leczenia za kilkaset tysięcy, które nie zawsze są skuteczne, to dlaczego nie zamrażać ciała, w dodatku na koszt i na życzenie chorego? Sporo problemów i jeszcze więcej miejsca na dyskusję, bo być może ktoś z Was będzie w przyszłości naprawdę bogaty i niestety będzie mierzył się z podobnymi problemami, czego oczywiście nikomu nie życzę. Wtedy może się okazać, że zamrożenie się jest jedyną opcją, jedyną nadzieją na to, że Wasza choroba zostanie wyleczona. I z tej perspektywy warto się zamrozić, bo być może jest to jedyna opcja na oszukanie śmierci. To tworzy kolejne pytania. Bo czy osoby, które załóżmy, że zostaną przywrócone do życia, odnajdą się w świecie za 100 lat? Ile będą pamiętały? Na ile będą świadome swojego życia przed zamrożeniem? W końcu niektóre obszary mózgu mogą zostać uszkodzone. Czy odnajdą się bez rodziny i przyjaciół? Czy nie będzie zbyt dużego przeskoku technologicznego? Niestety póki co nikt się nie wybudził. Kto wie, być może powrócę do tego tematu w 2077 roku, w czasach, gdy zamrożenie się będzie już trochę staromodne. W czasach, gdy lepszym rozwiązaniem i pewnie zdecydowanie tańszym będzie wykonanie transferu umysłu i samego mózgu do komputera. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych filmów. Znajdziecie mnie też na Instagramie i na grupę też zapraszam. Na razie, cześć!